I nauki, tak. A ta szkoła była w Grodzisku. To była w Grodzisku, tak, o parę domów ode mnie, tak. To tak szkoła zrobiła na mnie kolosalne wrażenie i właściwie można powiedzieć, żeby była podstawą do późniejszej edukacji. Mojego późniejszego życia akademickiego i naukowego. Pamiętam, żeśmy śpiewali takie piosenki. Jakie? My jesteśmy krasnoludki, hopsasa, hopsasa. Dzieci dalej śpiewają tę piosenkę w przedszkolach. Nad głowami nasze tutaj budki. Tutaj mamy nasze budki, hopsasa. Ale to, co zabawam, to śmieszną rzecz, ale rzeczywiście pani Elwartowa była absolutnie genialną nauczycielką i rzeczywiście postępy, które ja zrobiłem, ale myślę, że dużo innych dzieci z tego czasu były zupełnie fenomenalne. Także pamiętam, że kiedy poszedłem do szkoły, ze wszystkich przedmiotów zostałem piątki, a dlatego, że właśnie wszystko już opanowałem u pani Elwartowej. Czy każdy mógł chodzić do tego przedszkola, czy bardzo trudno było się dostać? Niestety, to było prywatne i bardzo kosztowne przedszkole. Ja miałem to szczęście, że urodziłem się w dość zamożnej kupieckiej rodzinie, tylko niestety to się rozpadło po 7 czy 8 latach i wtedy życie stało się bardzo trudne i rodzina się rozbiła. Ja się przenosiłem się, mieszkałem w Warszawie, mieszkałem w Wawrze, mieszkałem w różnych miejscowościach na Pomorzu. W ogóle właściwie nie miałem, można powiedzieć, miałem tylko dom rodzinny przez jakieś 10 lat. Ale kultywowaliście polskie tradycje. Czy to była taka otwarta rodzina kosmopolityczna? Nie, absolutnie nie. Bardzo, 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 bardzo polska. Zwłaszcza moja matka. Kolędy, uczyła mnie patriotycznych pieśni, prawda? Poza tym wspaniałe robiła, była świetnie gotować, potrafiła gotować. Robiła świetnie. Świetne te święta na Wielkanoc z jajkami, prawda, malowanymi i tak dalej. Na twardo różne piekła, wspaniałe torty, wspaniałe babki. Pamięta pan babki jakieś smaki? Miał pan coś ulubionego, jak był pan młody? No właściwie ja byłem żarłokiem. Przyznam się, że lubiłem wszystko, prawda. Więc był ham to jest... Przepraszam bardzo, jak się nazywa ham po polsku? Szynka. Szynka, więc była szynka, bo były ten... były pasztety, była kiełbasa i tak dalej. No, stół był zastawiony całym. Zresztą taki wówczas czas, że się zastawiało ten stół, ozdabiało się z jakąś zieleniną. I później przychodził ksiądz i poświęcał to wszystko. Aha. I wtedy także pamiętam doskonale te... Ale to na Wielkanoc czy na Boże Narodzenie? To była Wielkanoc. Mhm. Nie wiem dlaczego to była Wielkanoc. Ale coś podobnego było podczas Bożego Narodzenia, gdzie jednocześnie zapraszało się jakichś tam krewnych, zwłaszcza starsze osoby, Wigilia. Samotne. Także było wielki stół i też... To była wieczerza wigilijna, prawda? Tak, tak, absolutnie. Tak. Zaczęło się, prawda, od Wigilii, od rozdawania prezentów, tak to było. Później się szło na pasterkę. I wracało się, i później był obiad. Czyli wzrastał pan w tych tradycjach i w polskiej kulturze, zanurzony w tą polską kulturę? Absolutnie, absolutnie. Byłem napojony całkowicie. Zwłaszcza szczególnie dzięki matce, bo ojciec był trochę taki obojętny. Matka oczywiście była również głęboko wierzącą katoliczką, więc pilnowała, żebym chodził do kościoła, żebym zaangażowany był w życie religijne. Czy oboje rodzice trudnili się kupiectwem, czy...? Nie, ojciec tylko. Natomiast matka była bardzo ciekawą osobą, dlatego że urodziła się w Rosji carskiej, na Ukrainie, w Charkowie. I tam mieszkała do 14 roku życia. Tam przeżyła koniec caratu, koniec rewolucji. Początek rewolucji i stamtąd, prawda, została ekspatriowana do Polski, gdzie przygarnęła jakoś polska rodzina, później po roku czy dwóch reszta rodziny przyjechała
i dołączyła się do niej. Także matka miała właściwie taka, była samotniczka, była odcięta od swojego, była najstarszą córką z troje dzieci. No i jak mówię, jej pierwszy chodziła do carskiej szkoły, prawda, przez kilka lat. Także za rosyjski znała świetnie. Także ona później, matka po rozejściu się z mężem, została urzędniczką przez w okresie międzywojennym. Pracowała w Ministerstwie Komunikacji w Warszawie i dojeżdżała. Wtedy mieszkaliśmy w Wawrze po drugiej stronie Wisły. Tak. I tam właśnie stamtąd podróżowała co rano i wracała po południu kolejką elektryczną. Jak wielu Polaków dzisiaj właśnie z okolic podwarszawskich też dojeżdża do stolicy, tak, do pracy. Tak. Ale wracając jeszcze do matki, właśnie to, co było ciekawe, to było to, że chociaż rodzina była skromna, mój ojciec niestety zbankrutował, więc standard życia bardzo spadł w pewnym momencie i tak dalej, ale moja matka miała właśnie bardzo zamożną, ciekawą rodzinę, która mieszkała w Warszawie, do której ciągle ją ciągnęło. No i tam właśnie miałem, że tak powiem, okno na ten wielki świat, na zagranicę, na Japonię, na podróże zagraniczne, na pobyty w Ameryce Południowej i tak dalej, i tak dalej. I mi się zdaje, że to było coś znamienne dla mnie, że ja od samego początku, od samego dzieciństwa, że tak powiem, miałem taki szeroki horyzont, że zdawałem sobie sprawę, że poza tym małym środowiskiem, w którym żyję, są inne duże środowiska z inną kulturą, z innym językiem, z inną historią, która mnie fascynowała. Szalenie ciekawa. I dlatego mi się zdaje, byłem jednym z tych Polaków, którzy się doskonale w Anglii czuli, kiedy się tutaj zjawili, bo nagle znalazłem się i stopniowo, ale bardzo szybko zakorzeniłem właśnie w tym angielskim i anglojęzycznym środowisku. No dobrze, ponieważ wiem, że przenosił się pan często z miejsca na miejsce w tych najmłodszych latach, to chciałabym jeszcze zapytać, jaki miał pan kontakt z rówieśnikami? Czy był ktoś obok, czy były jakieś przyjaźnie w tych najmłodszych latach? Czy to z tym właśnie było przez to problem, że... Mi się zdaje, że tutaj położyła pani palec na bardzo ważną sprawę w moim życiu. Właśnie ten brak mi było przyjaciół, bo zaprzyjaźniałem się, a później przenosiłem się z Grodziska do Milanówka, czy z Milanówka gdzieś indziej. Na Pomorze, czy gdzie indziej. A później byłem w szkole tym internatowej na Pomorzu i tak dalej. Także miałem bardzo mało przyjaciół i bardzo mało wspomnień właśnie z tego okresu. Kiedy byłem w Kamieniu Pomorskim, tam byli Niemcy, tam zapoznałem się, zaprzyjaźniłem z takimi dwoma chłopcami niemieckiego pochodzenia. Po wojnie, po wielu, wielu latach, kiedy wróciłem do Polski jako dorosły człowiek, już wykładowca uniwersytecki na Oksfordzie, odwiedziłem tą szkołę. Tam były jeszcze trzy siostry zakonnice, które pamiętały mnie i mego brata młodszego, który razem ze mną tam się uczył. No i opowiadały nam o tych historiach. Okazało się, że ty bracia, którzy nazywali się Bauer, że Bruno Bauer zginął pod Stalingradem, a drugi żył jeszcze, nie, on się Peter nazywał, Bruno był młodszy, a Bruno mieszkał w Niemczech Zachodnich. Powiedziała, mogę ci dać adres, jeżeli chcesz, ale doszedłem do wniosku, że raczej nie warto nawiązać korespondencji. Aha. Ale takie na przykład czysto trywialne zabawy z dziećmi na podwórku pana interesowały? Nie, oczywiście. Tego było bardzo dużo. Zwłaszcza jak mieszkaliśmy w tym, w tym, w,
pod Warszawą. W Wawrze, tak? Wawrze, tak. Wawrze i później w takiej części, takiej zalesionej części Wawra, koło Anina, naprzeciw tak. Anina. Zapomniałem, jak się nazywa. Międzylesie, Radość. Międzylesie, tak, absolutnie. Więc tam oczywiście miałem przyjaciół i tam żeśmy się bawili na podwórkach i tak dalej. W pewnym okresie pamiętam, że przyjeździłem się z taką grupą chłopców w moim wieku, z takich no, może bardziej ciekawych rodzin, chociaż nie wszystkie te rodziny, z których oni pochodzili, były bardzo ciekawe. I wtedy pamiętam, cośmy robili sobie taką wyprawę na kartofliska. Kiedy kartofle w okolicy były pola. No bo wtedy zupełnie inaczej wyglądała Warszawa, prawda? Teraz to już Wawer, Anin, Międzylesie, to już jest, tam już są domki jednorodzinne, osiedla, to już jest teren miejski. Absolutnie. Może nie wielkomiejski, ale miejski. A wtedy jeszcze w tamtych czasach były tam naokoło pola, prawda? Oczywiście. Potem żeśmy chodzili po tych kartofliskach, kiedy kartofle zostały, jak się nazywano, nie ziemniaki jeszcze. Dopiero podczas wojny zmieniono kartofle na ziemniaki ze względów patriotycznych. Naprawdę? Naprawdę. Przedtem zawsze były kartofle. Ja do tej pory bardzo często mówię o kartoflach, bo przyzwyczaiłem się przez te pierwsze 10 lat mojego życia używać tego słowa kartofle. To zależy chyba też od regionu troszkę, czy nie? Nie wiedziałam o tych względach patriotycznych. Bo na przykład w Poznaniu są pery, prawda? Ale tam była taka tendencja, powiedzmy, starano się zastąpić słowa z niemieckiego pochodzenia.